Dzień dobry, dzień dobry i witam wszystkich bardzo serdecznie na Speedrunie 4.0, gdzie gram na 10 minut i komentuję ruchy. 2337, bardzo wysoki ranking już w tej serii. I mamy tutaj prawdopodobnie gambit hetmański, o ile nie zostanie zagrany ruch C5. Jest posunięcie F5. Według mojej oceny ten ruch nie jest najlepszy, to znaczy on chyba nie przegrywa, ale on mi się wizualnie bardzo nie podoba, bo ja mogę tutaj zbić i to uczynię od razu i ten pionek F5 chyba według mnie tak jakby tracił sens. Tu można spróbować na pewno zagrać jakiś skoczek H3 i przestawić tu skoczka, ale naturalnym posunięciem też jest skoczek na pole F3. Ja myślę, że tutaj strategicznie troszeczkę podejdziemy do pozycji. Zagram najpierw skoczkiem, no bo to chyba jest ruch jak najbardziej naturalny. Nie boimy się C5. W ogóle ten ruch C5 byłby bardzo słaby. Tutaj bardziej widzę, że właśnie przeciwnik solidnie do tego podchodzi. I posunięcie goniec F4, tak żeby ustawić sobie go na fajnie czarnych tutaj polach. Wymiana czarnopolowych gońców na pewno będzie korzystna. Biały i G3, znaczy G3 albo E3. Bardziej G3 mi się podoba, żeby tutaj sobie wstawić gońca. Ja sobie tylko zerknę szybciutko na mojego przeciwnika, z kim ja tutaj mam do czynienia, ile partii rozegrał. Partii 7000, w blicu ma 2,62, a tutaj ma ranking dosyć wysoki, spoko. Goniec zagrał na B4, tutaj myślę, że wieża C1 jest wskazana. Jeżeli goniec mi się zajmuje tym skoczkiem, to mi zostanie ten goniec, który będzie silną figurą. I hetman B3 z atakiem, z obroną przede wszystkim, bo jeszcze hetman może wejść, ale tu już bardzo dobrze bronimy, więc możemy zająć się swoimi sprawami. Przeciwnik szybko atakuje, wydaje mi się, że za szybko, ale to jest jego sprawa. Możliwe, że też nastąpi ruch hetman E7 czy też A5. Wrócił tutaj goniec, ok, ciekawe. Teraz chodzi mi bardzo po głowie, żeby zagrać tu gońcem i po wybiciu skoczek będzie miał fajne pole. Z drugiej strony jednak wybicie jak najbardziej ma sens. No tak, wymiana raczej ma sens tutaj duża, bo ta wymiana jest w porządku i goniec na G2 w porządku jest dlatego, że przeciwnik zostawia sobie pionki na białych polach, a mamy gońce białopolowe. On jest trochę poblokowany, mój wprawdzie też, ale jakoś tak przyjemniej jakby biały mi się grało. No i tutaj goniec nie może wyjść, hetman celuje w pionka. Czasami będzie istniała pułapka, jak zagram skoczkiem, a teraz skoczkiem zagrać nie mogę, ale wieża z F na D1 z planem takim, żeby otworzyć tu wieżę i uderzyć w skoczka na E4. Zobaczymy, czy to się powiedzie. Tutaj jakieś F4 może przeciwnik kombinować. A, zszedł król. To jest na pewno rozwiązanie jedno z dobrych. Pytanie, co dalej teraz? Bo teraz tak, przystawić tu skoczka, wejść tu i tego wypędzić, no ma to sens, tak zrobimy. Prawdopodobnie nie, no F4 nie może zagrać, bo jest strzałka tutaj. Będę chciał zagrać po prostu F3. Raczej bicie nie wchodzi w grę, tak już sobie tutaj to staram się wytłumaczyć. Raczej to nie wchodzi w grę, wejście tutaj nic nie da. Takie wejście może być ok. Przestawić skoczka trzeba by było chyba. F3 może jeszcze za szybko, chociaż nie, dlaczego nie? A nie, za szybko, bo tu może nastąpić szach i przegrywam. Skoczek na D3 w takim razie. Tu zawsze jest obrona. No tak, F3 nie mogę zagrać, ale właśnie. Czasami jakieś poświęcenia są. Zobaczymy. No prawdopodobnie skoczek zagra na F6 i będzie chciał się tutaj wbić. Ale teraz już ten ruch jest możliwy, bo jeżeli zagra przeciwnik tutaj, ja tu, chociaż nie, to już się robił bardzo nieprzyjemne rzeczy. Może jakieś takie dzikie posunięcie hetmanem, żeby tam zaatakować, ale goniec ruszy i ten hetman tak naprawdę nic dobrego tutaj nie zdziała, ale potem zagram tu. A może zagrać właśnie na dziko? Takiego ruchu się nie boję, bo H3. Tutaj bić nie ma, bo zawsze wrócę bronię. Dobra, hetman A3. Spróbujmy sobie zagrać w ten sposób. Możliwe, że też wieża E8 jest takim prostym rozwiązaniem, ale wtedy wejście skoczka może być niebezpieczne tutaj.
takie z tempem, że tak powiem. Ewentualnie b4, b5 spróbować i ugryźć z tej strony. To może mieć sens. Jeszcze trzeba brać pod uwagę oczywiście bicie, no ale wymiana skoczka, który tutaj próbuje mnie atakować, zawsze będzie miała sens. Skoczek d3 stoi dobrze. On fajnie kontroluje pole f4, nie ma tego ruchu. Znaczy, ruch taki można zagrać. Prawdopodobnie też g5 można przyszykować. Właśnie od razu przeciwnik zagrał ten ruch g5, który jest dosyć ciekawym posunięciem. I teraz, ale teraz f3 mam chyba. f3. On będzie musiał wybić, ja wybiję. On tak zablokuje mi tutaj. Zagram tak, no i będzie jakaś tam jazda. Dobra, f3. Na pewno zagra f4, to będzie bardzo logiczne. Ale tu nie będzie mógł zbić, bo wieża wisi. Wezmę pionka, wieża się odsłoni. Pionek więcej to nie będzie dobre rozwiązanie dla mnie. Bo też po wybiciu, no chyba wieżą trzeba zbić, nie ma wyjścia. F4 na 100%. Znaczy to trzeba przemyśleć te F4. Na pewno mogę zagrać takie posunięcie jak Hetman D6, wejść do obozu przeciwnika i spróbować trochę tu powiązać jego plany. Taki ruch nie zadziała, bo tu wybicie. Dobra, to się dobrze trzyma. Według mnie to się dobrze trzyma. Hetman niestandardowo, Hetman zagra sobie tutaj. O, a to ciekawe, bo teraz jak zagram tu, to atakuję i gońca, i pionka, i będę zbierał. Będę zbierał. Gram. Skoczek D7 ma jeszcze. Oczywiście ten hetman tutaj sobie działa dobrze. Jeżeli skoczek zagra tu, to możliwe, że mam ruch F4. I on będzie całkiem sensowny. Odbicie, wieża może wejść, skoczek. Ewentualnie skoczek, wieża. No to zobaczymy jeszcze, jak przeciwnik zagra. Postanowił zagrać... Aha, to jest sprytne z jego strony. Nie dojrzałem tego, że tutaj on zagra tutaj. Jak ja zbiję, to on mi zbije tu. No dobra, ale on mi zbije tu. Dobra, idę na to. On mi zbije tu, ale ja też będę miał swoje argumenty. Przede wszystkim wezmę pionki. A dwa, że wejdę skoczkiem. Też wszystko tutaj się pilnuje tak naprawdę. Poświęcenia jakieś grożą? Nie, chyba. Według mojej oceny jest dobrze. No zobaczymy, jak to się ułoży. Jest F4. To ciekawe rozwiązanie, czyli od razu na ostro poszedł gościu. Daje mi zbijać pionki. Teraz tak, skoczek na E5 sobie analizuję. Bicie, no skoczek E5 może mieć dużo sensu, bo zablokuje wieżę. Tu bicie, no dobra, skoczek E5 aktywnie figurą, bo teraz już taki ruch nie jest najlepszy, bo wieża mi nie zbija tutaj. A jak zbiję tu, to zbijam tu, czy coś więcej? Zaraz, tak może? No ale to może zagrać, no to wtedy ja odbijam, nic nie ma. Tak, to zawsze tak, wieża tutaj ładnie broni F3. Według mnie jest dobrze. Według mnie jest bardzo dobrze. No to gość chyba podstawił, bo tutaj on musi zbić, zbijam. Aha, on wejdzie tu. Ale ja wtedy mogę zbić tu, jeśli on tu. To ja tu z szachem, będzie mi groził mat, będę musiał dawać wiecznego szacha. Jeszcze raz, tu. On zbije, będzie problem. Dobra, nie mogę chyba tak zagrać, ale mogę zbić wieżą. Na c6 i mocno go tutaj powiązać. To będzie bezpieczniejsze.
Wieża się do czegoś przydaje. Taki ruch jest możliwy. Aha, bo on ma wejście tutaj. Jak tak, to tak. A jeżeli mi potem zbije, ja zbiję, on wchodzi tu i mi robi niestety problemy. Kurczę, wieża mi stąd uciekła. Faktycznie G4 jest dobrym ruchem. Tego trochę nie dostrzegłem. Tak? To chyba zagrał gorzej. No tak, może. Nie zagrał tak? Bardzo dziwne. To ja teraz tutaj mam ruch. Teraz to już jest łatwo. Bo nawet jak tak bije, to ja mogę zbić tutaj. Nie narobił mi jakoś problemów przeciwnik. Specjalnie. Ale bardzo możliwe, że tutaj też jest moja dobra i była. Tylko musiałbym poszukać tych rozwiązań, które tutaj... dobra, bo bicie tutaj, on mi zbije. To też widziałem, to trochę wymusza na mnie akcję. No muszę zbić, no. Ale chwila, nie muszę, mogę zbić przecież tutaj. No pewnie, że mogę zbić wieżę. Zbił mi tutaj, to było też do przewidzenia i myślę, że proste związanie będzie najlepsze. I tu się skoncentrujemy na tym punkcie, nawet wszystko do końca mogę wybić. Taki ruch już jest niegroźny, bo mam takie zagranie, więc będę musiał chyba z tego skorzystać, ale też bicie chyba jest proste. Myślę, że jest bardzo proste, bo on nie może odbić, a wchodzę wieżą tu i będę chciał do końca to wybić. Mam więcej pionków. Jeszcze grozi ruch G5. Hetman stoi idealnie, nigdzie nie wpuszcza czarnego hetmana. No tak, jest zwycięstwo. Zobaczmy sobie analizę, ciekawe jak tam scenka wygląda. Znowu źle, przepraszam was za to, że źle wygląda scenka. Może przejdę z innego pułapu. O, tu chyba będzie wyglądało lepiej. W sumie nie wiem dlaczego tak się zrobiło. Zrobimy przegląd. Nie, przy przeglądzie wygląda źle. A jak zwinę? Szachownicę też nie. Dobra, tutaj widać dobrze. I teraz tak, D4. Tak. Okej. Okay. A, znowu nie poprawiłem jednak tej analizy. Wydawało mi się, że będzie ok. Potem to poprawię. No i co, tutaj się wydaje wszystko ok. Za szybko przeciwnik chyba według mnie atakował. Przewaga białych jest spora. Goniec G2. Co było lepszego? Ojej, słuchajcie, przeoczyłem. Skoczek na D5 przeoczyłem prawdopodobnie. Jaka prosta taktyka. Tam goniec wisi. Tego ruchu się nie boimy z uwagi na skoczek C7. I to wszystko pięknie działa. Przeoczyłem prostą taktykę, skoczek D5. Zobaczcie, no dziurawa ta kamienna ściana. Jest roszada, skoczek D7. Dałem przeciwnikowi trochę wyrównać. Ten manewr wydaje mi się, że jest w porządku. Hetman A3. F3. Skoczek wziął, goniec. I hetman E7. Hetman E7 się zgadza. Bicie, tak. Ten ruch jest już słaby. Skoczek E5. Tak, tak. I tutaj. Tak, tak. A co po G4? Ojej, tu jest jakaś jest już kompletnie wygrana. Tylko przez to, że nie widzę posunięć. Jakie są możliwe. Możliwe, że taki ruch wygrywa. O tak, pasek się nie zmienia. Tutaj, tutaj. Ja liczyłem. Tutaj, co nie? Ale nie, bo tu wieża wchodzi. To w innej konfiguracji. Dobra, to jest proste. Okej, to poszło tak, tak. Wieża. Coś innego mógł zagrać przeciwnik. 0,96. Aha, teraz taki ruch mógł zagrać. Nie, co ja gadam? Przed chwilą to analizowałem.
W sumie to nie wiem jaki ruch. Ten już przegrywa, bo tak. I się zgadza. To wszystko się ułożyło pięknie. Myślę, że dosyć prosta partia. Moi drodzy, dzisiaj króciutko jedna partia. 2345. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia. Przypominam, dziś jest 20 luty. Do 22 można nabyć kurs Gambit Hetmański. W opisie wszystko, w komentarzu wszystko podepnę. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.